startował. Ostatni mecz ligowy, rundy jesiennej pomiędzy Zniczem Pruszków i Rakowią Warszawa. Wicelider tabeli z liderem tabeli. Aczkolwiek nie ma to żadnego znaczenia. Wszystkie są dozwolone, aby dziecko mogło w pierwszej lidze grać. Awansuje Znicz Pruszków z pierwszego miejsca, nawet jeżeli dzisiaj udałoby się Rakowi wygrać. Nierówna walka, prawda? I znowu zobacz. Widać, że Znicz Pruszków przyjechał w składzie większym niż Rakowia wystawiła. Do tego meczu będzie trener Znicza miał więcej możliwości zmian. Myżyneta. Blisko. I zaczęliśmy. Znaczy, ja mnie to nie przeszkadza. Chcesz mi się w parasolkę? Nie? Mogę ci odkryć. Koszulki fatalne. No tak, trochę te kolory mylą. To nie mogli nasi szefowcy nałożyć na niebo żółta szefownica. Ale chyba bardziej by się powiem za różnicę. Brawo! Który, jaki? No wiem, wiadomo. I rzut rożny dla Znicza Pruszków. No to piłka wybita na aut. Gola chłopaki, podejdź mocno! Nie daj się na stasie! Nie byłam tydzień temu, potwierdzam. Na wyjeździe. Nie, bo te dwie stoją, wiesz, ty bez...
Przyjmij tą piłkę. Naprawdę powiadam wam, jak już to wspaniałe widowisko dziś oglądamy. Choć będziemy rozmawiać, ten Borek z Szaranowskim. No właśnie. No właśnie. Ty mi się zakręcił. Szybciej, kontrę do tej lewej strony. No, no. No i gdzie ty jesteście, chłopaki? Zabierz to, zabierz to, zabierz to. Dasiek, twoja. Dasiek, zabierz, lepszy jesteś, brawo. To po co się chylasz? Chyba nie daj. Ma okulary. On wszystko widzi. Aura nie sprzyja. Taki... I tam przybliżenie. Tak. No. Dogadam go do góry. Ja w ogóle ich nie odróżniam. Ja po spodzie. Po spodzie. Gdzie ja niebieskie. Do środka! Jeszcze! No, walecznie obie drużyny. Jeszcze nasza lepsza. Chaotycznie. Tak, trochę chaosu się trochę wkrada. Spójrz, podziada, spójrz, podziada. Dobrze. Mocno, ja się chcę podziada. Szczęście obie drużyny tak samo niedokładnie, bo inaczej już widzielibyśmy bramki. Kasujesz, chodź kochana. Dawaj, dawaj, do jeszcze mają siłę dobiegać. No, mają się zmian, muszą wytrzymać. Jeszcze szerzej i niżej. Jak tam piłkę chcesz dostać? Niżej. Janek łatwo do stopnicza. Idzie. Dawid. Janek. Janek. I Dawid tam się przejął piłkę jeszcze, ale to był faul. Mają szybkie kontry zawodnicy Pruszkowa. No Kopanina też się tutaj wkrada. Dzisiaj już
Kuba Goć, ale dostał w pio... A, to Staś, Staś jeszcze przytomnie. Lepsi jesteście. Staś Grzywski. Janek Piszczako będzie wykonywał. Brama teraz, chłopaki. Można? No i przeszła sobie, tak? Dobra piłka, ale przeszła sobie. Błędy bramkarza, tak, ale zdarzają się. Dawaj, Stasio. Adam Brudkowski, Janek Piszczako. Staś Grzewski niestety nie opanował piłki. Znicz zaczyna szybko. Jakieś ręka, zagranie ręką sędzia pokazuje. Piłka dla Znicza. Niebezpieczne. Można uderzyć na bramkę. Z tej odległości. Dwie osoby w murze. Kamil ustawia. Jakieś nieporozumienie mamy. Dobrze. Ale mur. No Janek tak wyczuł chyba, gdzie ma być uderzona piłka i zablokował strzał. Panie sędzio, czyż tam był? To co my? Tam zawodnik był prawie w polu karnym. Tak, 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 tak. Ale wie pan, byłem odrzucony i za późno. A co się pan tłumaczy, rodzice? Idzie! Przejdź, przejdź! Janek do bramkarza. Odskakuje piłka. Tak, i wyjazd! Druga! Ach, bardzo dobre zagranie, ale niestety niedokładne, albo Dawid nie zdążył wystartować do tej piłki. Piłka opuszcza boisko, audy dla Rakowi. Do Janka Piszczako zagranie.
Nie kiwaj się, leć! Niestety przejmuje to znicz. Piłka wyszła. A od dla Rakowi. Dawaj, dajesz, Konrad! Konrad Miciński. A od dla Rakowi. No i teraz będzie bramka. Dalej. Piłka dla Rakowi. Dość daleko od bramki. Ale odpowiedzialność. Chłopaki, bramka teraz. A co wy buty wszyscy wiążecie naraz? Tak, okazja na poprawienie. Kuba do tyłu! Kuba! Tyły, ale które tyły? Dobre. Dobre, ciekawe rozegranie. No, bardzo ładnie. Prawie co dzień. Ale ładnie. Nie zaskoczyli strzałem, ale rozegraniem. Jeszcze raz tak, chłopaki. No i rzut rożny dla Rakowi. Jeszcze piłka w powietrzu, jeszcze się toczy. Janek Piczako. I co tam się stało? Jeszcze zawodnik znicza na boisku. Ach! Strzelcie pierwszą! Nie daj! Adam Brudkowski na aut. Ożywili się kibice Pruszkowa. No bo śmiesznie strzelają, ci się ożywią. Nie, no nie, poczekamy. Ach, Janek niestety nie zdążył. Dobrze, Dawid. Grajcie i strzelicie zaraz. Stać Grzeszewski na aut. I aut dla Rakowi. Tak, Janek wybiegał, niestety nie zdążył. Adam Brudkowski do piłki doszedł. Bardzo ładnie do Stasia Grzewskiego. I Staś Grzewski wywalczył rzut auto. Stasiu!
Mamy zmianę. Blisko, blisko, ale niestety nie udało się. Jeszcze Janek Piszczako. I piłka opuszcza boisko. Adam. Asekuruje ładnie, żeby piłka opuściła linię boczną. Wychodzi drużyna Pruszkowa, ale przeszkadza skutecznie Rakowia i piłkę znowi Rakowia. Adam Brudkowski będzie rozpoczynał. Lepszy jesteś. Piłka opuszcza boisko. Piłka wysoko. W takiej sytuacji zawsze trenerzy mówią, żeby do ziemi. Mamy jakieś przewinienie. No i szansa dla Rakowi. Zabijaj Mateusz tam. Piotr Grodecki potrafi uderzyć mocno w piłkę i trafić do bramki. Ryj go dobrze, Mati. Ach, niestety, Adam zostawia. Aj, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, spoko. Plecy, plecy. Janek, trzyma fantastycznie, Janek. Teraz. Do Konrada, ach, niestety. I Adam środek. Ofiarnie bardzo chłopcy grają, nieporozumienie z Kubą Szulakowskim. Janek. No, niestety nie doszedł do tego Dawid. Jeszcze w środku pola Pruszków. Przy piłce Piotrek Grodecki. Nie daj, Piotrek. I piłka opuszcza boisko. Brawo. Brawo to Dawid. Nie daj, Mati. Mateusz Brański, tak. Konrad, Dawid, sam sobie. Idziesz, Mati. Wyprzedził go niestety zawodnik Pruszkowa. Mati, już! Adam Brudkowski na stanowisku.
asekuruje piłkę do linii. Tasiek, pierwszą strzelcie. Raz, dwa, trzy, później drugą. I jedziemy. O, jaka to jest? Przejęcie w środku przez Janka Piszczako, bardzo dobrze. Tutaj też Janek ofiarnie do samego końca. Janek. Jeszcze raz Janek. Piotr Grodecki, Adam Brudkowski, wysłał piłkę dalej. Idziesz, Mati, dobrze! Idziesz! Tak, gra do końca zawsze popłaca. I przecięte. Bardzo dobrze, Dawid Skowera, Dawid Skowera. I jeszcze piłka niestety opuszcza boisko. Już groźny dla Rakowi. Uderzona piłka, ale w ręce bramkarza. Piotrek przejął piłkę. Tam piłka adresowana do Dawida Skowery, ale jeszcze Rakowia przy piłce. Piłka opuszcza boisko. Cztery minuty, chłopaki, tak mniej więcej. I ładne uderzenie bramkarza. Jeszcze Dawid dochodził, ale niestety. Rakowia! Rakowia! Ożywiają się kibice Rakowi. Rakowia! 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 Idzie ślada! Kontra szybka Znicza. Dobrze, Kuba. Piotr, Janek Piszczako. Już idzie! Dawid Skowera. Aj, niestety nie udało się. Janek Piszczako. No według mojego czasu to jeszcze jest ze 3 minut, bo oni muszą te chwilę otworzyć. Adam asekuruje.
Brawo! Dobrze, dobrze. Porozumienie było niesamowite Adama i Kamila. Ale na szczęście niewykorzystane przez drużynę Znicza Pruszków. No Adam chyba daleko będzie wykopywał. Mati idziesz! Idziesz, Dawid! Do Dawida, Dawid, ach, nie zdążył, ale daleko wysłana piłka. Przecinać, przecinać, przecinać. Piotrek Grodecki, dobrze, przeciął, ale będzie rożny. Już ostatnie minuty pierwszej połowy. Przepuszczone piłki, piłka puszcza linię boczną i jeszcze jeden aut dla Znicza. Dobrze, Dawid Skowera przy piłce. Dawid Skowera niestety straca piłki. Niedokładne podanie i koniec pierwszej połowy. Bilans spotkań jest taki, że ostatni mecz obu drużyn wygrał Znicz Pruszków. Krakowia chciałaby na pewno ten mecz wygrać. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Tak, zaraz wolnimy komentarz. Chodź. Nasze cudowne dzieci. Nasze cudowne dzieci pokazują, na co je stać. Dobre. Walczą cały czas. Mamy nasze dzieci. Mamy większość posiadania piłki. Akcji na bramkę też więcej. Jedynek na główki. Adam Brudkowski na aut.
od buta zawodnika z Nicza Pruszków, a od Larakowi. Kuba Szulakowski będzie wykonywał. Dawid, źle wyrzucony. Świetne krosowe podanie Adama, ale jest Dawid! Udało się! Czy będzie pierwszy gol? Mało brakowało, świetnie Dawid! Tak, rozpoczęło się od krosowego podania Adama do Dawida, świetnie. Jak widać, można piłkę brzuchem przyjąć. Rakowia! I mam jakieś zamieszanie. I chyba będzie wolny. Już widzę, wielu zawodników Rakowi chciałoby go wykonać. Blisko bramki. Szansa dla Rakowi. Cztery osoby w murze. Dawid Skowera i Janek Zborowski na razie ustawieni przy piłce, który z nich będzie wykonywał. Janek Zborowski. Piękny strzał, lekko nad poprzeczką. Mało brakowało. Wszyscy widzieliśmy już to w siatce, ale niestety. I teraz szybka kontra z Nicza. Przepuszczona piłka przez Adama, ale jest bramkarz na stanowisku. Piłka opuszcza boisko. Dobrze, chłopaki, lepsi jesteście. Nie było mi, ja. Co? Okazja dla Znicza. Ach, na szczęście piłka wybita z pola karnego Rakowi. Z pewnością Znicz chciałby wygrać to spotkanie, aby udowodnić, że zasłużenie awansuje do pierwszej linii. Szansa dla Znicza. Szczęście dobrze ustawiony bramkarz Rakowi, chociaż z problemami trochę. Jeszcze szansa dla Znicza. Jeszcze Znicz przy piłce. Adam wyrzuca piłkę poza pole karne. Nie,
Dawid z covera, jest szansa dla Rakowi, ale piłka zostaje wybita za linię końcową boiska. Kuba Szulakowski blisko obiektywu z numerem 15 na stanowisku, kryje blisko zawodnika Znicza. Świetny rzut. Kupa blisko swojego zawodnika. Tam startuje Konrad Miciński do piłki, jednak i ładnie. I widać, jak dobrze ustawiony zawodnik potrafi zatrzymać atak wyprowadzany przez Znicza Pruszków. Znicz przed szansą. No, dalekie uderzenie, ale za bramkę. My takie goli mieli. Chyba znowu Adam będzie uderzenie dalekie posyłał piłki. Sygnał dla Dawida z covery. Tak. Ale chyba za daleko to było, nawet dla Dawida. I rusza Znicz. Jeszcze w środku walka. Jeszcze Znicz przed szansą. Nie dochodzi podanie do zawodnika Znicza. Jest aut dla Rakowi. Niestety z tego miejsca nie będę mógł tego zarejestrować dokładnie. Piłka powinna opuścić linię boczną i tak też się stało. Chyba próba powtórzenia tego samego, co wcześniej, przed Adama do Dawida. Nie, teraz krótko, no bo tak, nieporozumienie, na szczęście Janek Piszczek opanował sytuację. Jeszcze zawodnicy Znicza przy piłce. Ładne bicie. Żywi doping kibiców Znicza. Ach, tu nieporozumienie. Na szczęście niewykorzystane. Sędzia pokazuje tutaj rzut autowy dla Znicza. Wykorzystany już. Jeszcze Znicz nad poprzeczką. Czarodziej. Chyba będzie dłuższa piłka. Zobaczymy. Nie. No, widać, tutaj nie trzymają się schematów zawodnicy Rakowi. Brawo, świetne, świetne. I jest.
Ach, niestety. Wrzucony aut, ale asekuracja przez Znicza powoduje, że od bramki rozpoczyna Znicz Pruszków. Jeszcze raz. Piłka na boisku, na połowie boiska Rzekowi. Kuba Szulakowski tutaj świetnie. Jest wolny dla Rakowi. Jakiś tam wolny, a dwa razy przed. Chyba Adam będzie wrzucał, chociaż jest to bardzo daleko. Zobaczą Państwo zaraz. O. I prawie by wpadła. Jest! Jest! 1-0 dla Rakowi. Krzyczcie tak! No co to dla nich? Na nich! Jeszcze jeden! A po tej bramce mecz może się ożywić jeszcze znacząco. Janek przy piłce zablokowany. Rożny! Rożny ładny. Tak, rzut rożny dla Rakowi. No może być ciekawie, jeżeli liderowi Rakowia utrze nosa. Janek? Brawo, wejście świetne Dawida, jeszcze przy piłce Rakowia. No i teraz kontra wyprowadzana przez Znicz. Ale przecięta, jeszcze. Znicz przy piłce. I Adam wybija. No zazwyczaj było tak, że Rakowia przegrywała na boisku Znicza Pruszków, a Znicz Pruszków przegrywał na boisku Rakowi, ale mecz się jeszcze nie skończył. Jeszcze Znicz przy piłce. A i mamy przewinienie. O, i szansa dla Znicza. No, może być tak, że mu dotknie piłkę. Jeden z zawodników, a drugi uderzy, tak. No, piłka ładnie posłana. Na szczęście dla Rakowi nie było nikogo, kto domykał na tamtym narożniku. Mamy zmianę po stronie Rakowi. Wchodzi Piotr Grodecki, a zdaje się, że schodzi Staś Gryżewski, tak. Ja wiem, co to znaczy. Ja wiem, jak sędzia tak powiedzieć. Ach. Ach, pojedynki piękne. Jeszcze Janek. Jeszcze idziesz. Kubuś, wejdź, wejdź. Adam Brudkowski do Janka. Janek jeszcze przy piłce. Konrad. Super, super do Kuby Szulakowskiego i tam Konrad. Ach, zatrzymany. Rakowia! Widać, że się mecz ożywił po tej bramce.
Bojasiek! Janek Piszczako. No niestety nie ma tam nikogo z Rakowi. Normalnie aż mi gorąco z tych emocji. Ach, Janek tam dobrze w środku do Dawida. Dawid strzał, pięknie, bardzo ładny strzał do Dawida z kawery. Zamknięta akcja strzałem, bardzo ładnie. Sędzia przywilej, tutaj ręce do góry miał podniesione. Janek, tutaj przepychanka Dawida z zawodnikiem Znicza i jest piłka dla Znicza. Przeprosił ładnie Dawid. Naciska Dawid. O proszę, zawsze błąd się może jakiś pora. No i gdyby to pił. Ja i problemy miał bramkarz. No grońca trzeba grać, tak. Gdyby uderzenie Janka było mocniejsze, a Janek chciał, widać było, podać Dawidowi, to piłka po bramki by się wtoczyła. I świetnie. Janek, jeszcze Janek walczy. No i wywalczony out przez Znicza. 10 minut macie mniej więcej. No tu piłka przechodzi, niestety. Przy piłce Znicz Pruszków. Jeszcze Znicz Pruszków przy piłce. I piłkę opuszcza boisko. No nie, źle wyrzucona piłka przez Znicza i out dla Rakowi. Kuba Szulakowski będzie wyrzucał, czego nie widać będzie dokładnie. Nie no, przywilej korzyści sędzia dyktuje. Do Dawida piłka. No i mamy na boisku leżącego zawodnika po faulu Dawid Skowera. No, daleko jest od bramki, ale Rakowie potrafi takie dalekie piłki wykorzystywać. Podrywa się Adam. Jest dość daleko od bramki. Krótkie rozegranie. Ach, nieporozumienie. Na szczęście Janek Piszczako doszedł do piłki. Ale właśnie, powrót, krzyczy Adam. Asekuruje do bramkarza. Nieporozumienie jakieś straszne. Rożny dla Znicza Pruszków. On miała tu dużo szczęścia Rakowia. Ach, Janek Piszczak, nie Janek, tylko Janek Zborowski, brawo, Janek Zborowski, tak. Ach. Będzie można uderzyć daleko. Dawid na słupek, Dawid na słupek, pójdź! Ach, brawo, brawo bramka z tym razem, brawo. I szybki wyjazd, ekstra. No przy piłce utrzymuje się Znicz.
Ach, tutaj wychodzi świetnie zawodnik Znicza i bardzo ładne odegranie. Dobrze zatrzymany Janek Piszczako. Ach, piłka tutaj przechodzi koło Janka Zborowskiego. Nasza będzie, nasza będzie! I wychodzi. Rzucona piłka przez Znicza. Próbuje do końca grać Dawid, dobrze. I świetnie tam przejmuje Rakowia, ale piłka opuszcza linię boczną boiska. Ostatnie minuty meczu, dlatego drużyny obie tak ofiarnie grają. Adam na aut ładnie kieruje piłkę. Utrzymuje się przy piłce Znicz. Jeszcze przy piłce Znicz się utrzymuje. Krzyczy o odbiór na Adam Brudkowski, kapitan drużyny. Konrad wysyła piłkę po drugą połowę. Wolny, wolny. Mati, startuj. Startuj, startuj, Mati, startuj. Żeby wystartował. Ach, i piłka wraca do bramkarza Znicza. Ożywiają się kibice Rakowi w ostatnich momentach meczu. No, chyba ostatnia minuta meczu będzie. Na pewno są to ostatnie akcje dla obu zespołów. Druga piłka. Nie przejęta niestety przez obronę Rakowi, ale Adam zdąży. Mati! Ach, niedokładnie Kamil. Ale z problemami tutaj w przyjęciu Znicz Pruszków. Piłka dla Znicza jeszcze. Szybkie rozegranie, Adam. Jeszcze piłka dla Znicza. Jeszcze piłka dla Znicza. Dobrze ustawiony bramkarz. Jeszcze... I niestety udaje się w ostatnich sekundach Zniczowi wyrównać. Mati, startuj! Super, super, brawo, brawo! Janek wyrzuca aut, aut dla Znicza. Nie wiem dlaczego. Jeszcze nie skończył tego meczu sędzia. Mecz trwa już 17 minut. No tak, to chyba ja się pomyliłem w liczeniu. Dobre! Już do niego, wchodź do niego! Tak!
I do końca gra Dawid. Było widać. No po bramce kontaktowej Znicz odzyskał wiarę i siły. Świetnie. Kuba Szulakowski interweniuje, wybijając piłkę na aut. Zaraz będę kończył. No było dobrze, 1-0 było, ale wyrównane. Mamy piłkę, zobaczcie. Dawaj wszystko, dawaj wszystko. Adam Brudkowski, walecznie. 3 minuty gdzieś. Znicz przy piłce, wychodzi. Nie, oddanie. Jeszcze Znicz przy piłce. Biegnięcie Kuby Szulakowskiego. Na szczęście uderzenie nie trafia na światło bramki. Trzeba wyjść tam, gdzie się wyjeżdża. Coś tam się stało. Kubie. W prawą stronę gdzieś idzie. Tam, gdzie się w prawą stronę jedzie do tego ruchu. Później się skręca prawo. Janek. Ach, ze środka. Janek jeszcze. Nie dochodzi niestety. W kierunku centrum. Piotr Grodecki do piłki. Dobra, jest. Adam. Adam. Jeszcze Adam. Dobra, na razie. Jeszcze Znicz przy piłce i piłka na aut. Jak dobrze ustawiony bramkarz na szczęście. Janek, ach. Jeszcze Zarakowie przy piłce. Piłka opuszcza linię boczną. Kuba Szulakowski będzie wyrzucał. Piłka kierowana do Mateusza, nie dochodzi do niego niestety. Znicz przy piłce, tam walczy Piotr Grodecki, puszcza piłkę długą, ale przechodzi obok Dawida Skowery. Jeszcze ciśnie Rakowia, tutaj nieporozumienie do wykorzystania mogło być przez Rakowie. I piłka opuszcza linię boczną, jest out dla Rakowi. Kuba Szulakowski. Nabieraj, Krzysiu! Adam Brudkowski. Walczy Konrad Miciński, tam i Dawid Skowera, teraz Janek Piszczako. Posłał piłkę w kierunku bramki. I na aut wybija zawodnik Znicza jeszcze. Jeszcze przed szansą Rakowia. I koniec! Nie udało się tym razem wygrać ani jednej, ani drugiej drużynie. Remis. Myślę, że Rakowie niespodziankę trochę sprawiła Zniczowi, który chciał wygrać to spotkanie, ale nie udało się. Czyli 1-1 na zakończenie sezonu ligowego. Pierwsze miejsce dla Znicza Pruszków, który wychodzi z grupy do pierwszej ligi, a na drugim lub trzecim miejscu, w zależności od ilości punktów, zakończy ten sezon Rakowia. Rakowia! 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 Brawo, Pokorze! Brawo! Brawo! Brawo wy! Ha ha ha.
Dawid jest 4-0. Tam mam. Brawo.